Deglitch, postać, której się boję trochę. Dlaczego się boję? Bo łatwo, wbrew pozorom, łatwo zginąć jest. No, trochę tak. Panciów jestem. Albo jest w tym. Mi się wydaje, że panciów wchodzi do... Do dwa czy rozłączyło cię? Tak, idę sobie. No nie. Nie, idę, bo już mnie strzela storeczka. Na wciąg? Coś musisz kiedyś, czy nie? Ale to było śmieszne. Ktoś tam zabił. Ja wbiłem i zabiłem. Jest diabeł. I nie wiem, czy jego zabiło, czy... Nie, no umarł raczej. Bloody specimen? Tak, dokładnie, specimen. Jak widziałaś, a widziałaś jego ciało? Zabili mnie! A, zabili, dobra, okej. Okay. No najpierw umarł i przez to, że chyba go zabili, go wywaliło. Tak, a czy wyszedł po prostu, jak go wywaliło? Nie jak mówimy detali, kto pierwszy, nie? Ale dobra, słuchaj, Zacha. Ani nie jestem jesterem, ani nie jestem impostorem. To kim jesteś? W takim razie, jeśli nie... Róbcie klipa, róbcie klipa, no właśnie. I czekam, aż może altruistą jesteś, żeby mogła skrzesić coś z tych rzeczy. Nie, po prostu nie wiedziałam, co zrobić. A wiesz co, że jakieś ciało się reportuje. Na przyszłość może pomoże. Co robiłeś, Mandzio, w tej rundzie? Sprawdzałem, kto gdzie idzie. No. Ty, Nawcia, coś wiesz, ja coś wiem, domyśl się, dlaczego coś wiesz i nadal możesz mówić. Nie wiem, nic nie wiem. No, jak nic nie wiesz, to dobrze. No to potem pokażę najwyżej. Ja wiem, że jedna osoba była w adminie, ja wiem, że dwie osoby bodajże były w labie. Bloody jest w specimenie, a ty, Nawcia, po zrobieniu lodzika pobiegłaś na lewą stronę na początku rundy. Na lewą? Tak, na lewą stronę po zrobieniu lodzika. Nie, na prawą. Zrobiłam rakietę, niemożliwe, żebyś po naucie mogła pójść na prawo, ponieważ tam się nie da przejść po mapie na prawo, bo to jest już na skraju mapy po prawej stronie pod kibelkiem. Ale wiesz, że jak mówisz, że w lewo, to brzmi to jakbym poszła do elektrykala, a ja poszłam do lawa. Poszłaś w lewą stronę, no to mogłaś wejść do lawa. Nie widziałem, żebyś, po prostu nie widziałem, żebyś chodziła do lawa, nie miałem tam zasięgu wzroku. Nie będę tak sprzedawać, bo szeryf może istnieć nadal. I wtedy sprzedam swoją pozycję. No ale ja byłem w specymenie pod koniec, jest więc... że ja przez to, że poszłam na lodzika pod laba, nie widziałam, kto wchodził do laba. Na pewno Bloody wchodził, ale Bloody wchodził, nie wchodził tak jak najszybciej, jak się tylko dało, tylko po chwili dopiero wbił. Ja mogę w 100% wyczyścić. Bo zadanie na respie zrobiłem. Ogólnie fulkierować okay, go. Byliśmy z Zebem po lewej na dole, nikogo tam nie było, nikt nie przechodził. Nuda. Slipper. No, slipper straszny był. Patka? Nie, na 7 osób, teraz nie głosujmy. Ja ale... byłam na adminie na początku, a pytam, potem z admina pobiegłam jak WGZ, tak? Jak WGZ pokażę padł. Pokażę im podobnego szantana. Ciebie na adminie. Jak WGZ padł, to pobiegłam do Medbaya intuicyjnie tam szukać i widziałam Zachę na wyjściu do Medbaya. Mam na ciebie potencjalny jester, bo nie rozumiem, czemu nie reportujesz tego przez 3 sekundy. Ja rozumiem sekundę, ale... Nie jestem jesterem. Przez... Bo nie wiedziałam, co zrobić, bo diabeł wyszedł. Ja ci kręcę, ale to było śmieszne. I nie wiedziałam, czy to jest śmieszne. Jego ciało, czy jest zabite po prostu. To było, jak to się mówi, całkiem zabawne. Dobra, musimy trochę i tak poczekać. Musimy i tak trochę poczekać. Mamy na pewno inżyniera. Tu. Kurde! Rąbnął mnie. Szeryfem był dodatkowo. Dobra, Bloody był impostorem albo coś. Ty jesteś szeryfem? Tak. Kurde, jak mnie rąbnął. Ja w to wierzę. Ja w to bo wierzę. Bo Zacha mi śmierdział, Mandzio zginął. Mandzio zginął, no, ale no to ogólnie... kto się potwierdzi teraz, że nie był... Myślałem, że... Czy Mandzio mógł być impostorem? Nie wiem, mi to... Czy... Powiem wam, że pech, nie. Po prostu pech, Mandzio po prostu pech. Mógł być albo impostorem, po prostu albo pech inżynierem. Tak, ja to widzę. Po prostu pech. Dobra. Dlatego, że wskoczył przy mnie do Venta. Pokażcie mi tego linka. I najprawdopodobniej jest inżynierem, dlatego, że ktoś naprawił światło i szybko...
Czyli on musiał umrzeć bardzo niedawno. Zupełnie teraz. Kiedy wskoczył w tego momenta? Jak... No nie wiem... 5 sekund temu? Okej. Okay. Narcia może być gliczem. Zamiast mordowałaś go. Z przeświadczeniem, że to jest impostor. Zacha, jestem crewmate'em zwykłym. To czemu jako crewmate nie raportujesz ciała w medbayu przez 5 sekund? Zacha, wydaje... czy mam ci piąty raz powiedzieć to samo? Przecież słyszałeś, co powiedziałam. Nie mam innego wytłumaczenia. Nie wiedziałam, okay, no to czy mnie diabeł to jest zabity, czy diabeła ciało po prostu pokazało się tam. Ciała. Tam wydaje mi się, że mamy glitcha i jednego impostora. Ja skipuję. Nie, znaczy... Też jestem ze skipem, jako że mamy, że okay. Raczej... Patka, w takim razie dziękuję ci za rundę, ale mamy dwóch impostorów oraz jednego glitcha. Nie, teraz aktualnie jest... Nie, jeden jest impostor. Obstawiam, że jeden impostor, jeden glitch. No ja dałam na nerwce, no. A mogłem zabić glitcha? Mogłeś zabić glitcha, ale wydaje mi się, że... No, ja bym miał peszka po prostu. No niby tak, może być. Ohoj. No nic, tak czy siak, szeryf tutaj, no zabił mnie. No szkoda trochę, że zabił. Ja mogłem go w sumie już zabić, ale wiecie co? Chciałem stąd wyjść, żeby się zmienić w kogoś innego. A mogliśmy się w sumie zmienić i go romnąć, tak sobie teraz myślę. No, bym może go wtedy szybciej romnął. Tutaj bardziej zauważyłem, że Zabu się teraz chowa. Trochę. Dobra. Ktoś się umarł? Nie, no nikt nikogo nie próbował zabić. Nie, nie sprawdziłem. Po prostu uciekałem przed nawciem. Biegałam za to, żeś mnie zabił. Czemu miałbym cię zabić? Hmm. Dlatego, że Zacha wtedy będzie widział, że nie jestem impostorem. Hmm. Czemu? Okay. Są jakieś nowe klasy? Janitor. Może być czasami się nowa klasa tego. Wątpię, żeby była impostora. Byczki są. Znaczy, ja mam jedno zasadnicze pytanie. Ponieważ mówisz, że Mandzio nie mógł być szeryfem, ale myślę, że bardzo dobrze wiesz, jaką on miał rolę. Powiedziałam na początku, inżynier albo impostor, dlatego że wskakiwał. Albo szpieg, ponieważ dam na... Albo szpieg. Bieg do wentów chodzi? Nie. Przecież no powiedział tak nie... w poprzedniej rundzie, Zacha, czy słuchałeś Mandzia? Powiedział w poprzedniej rundzie, że ja wiem, może mi kim starczy, on fakt. Jest w zupełnie pierwszej rundzie i ja powiedziałam, aha, już wiem, dlatego że powiedział, że ma zasięg. Jak siedzi w wencie, ma zasięg do tego, żeby spojrzeć, że idę w lewo i poszłam do laba. Wydaje mi się, że w ogóle nie rozmawiamy z Patką, a Patka wydaje się taka trochę podejrzana. Mm-hmm. Jakby był nic jakby... Ty, no giga podejrzana jestem, no. Jestem teraz w labie i w poprzedniej rundzie też byłam w labie. Zabo ci się na streamie nowego słowka się nauczył. Tak, się tak, tak, mocno. No to... Tak. Obstawiam, że te wcześniejsze ciała mogły paść w labie. Ja zabiłem. Przecież tam chyba Grafa, gdzie, ty zgłosiłaś nawcia to ciało, gdzie? W labie w poprzedniej... Nie, ale nie mówię o... No mówiłaś, że w poprzedniej byłaś w labie. Tak, byłam. I teraz poszłam do laba, skończyłam się właśnie skanować. I wcześniej jak pan... Nie wiem, kto w labie, w pierwszej rundzie zgłosiliśmy ciała w labie. Patka jest. No ale po prostu o, to drugie słowo. Już do raczej nie będę miał czasu. W tej rundzie wpadka w niedzielę też pewnie byłaś, będzie dopiero. W tej, co zginął Mandzio, czy też byłaś w labie? Tak, w tej rundzie, co zginął Mandzio, bo sobota jest melanżowa. Robiłam... Mandzio wskoczył do venta pod labem koło Lodzika. Czyli jest taka możliwość, ja że wpadka na przykład widziała Mandzio. Go w labie i kiedy Mandzio próbował wskoczyć albo był w labie... Znaczy, to ty widziałaś Mandzio, nie ja. Bo wy ale się ty po prostu, byłaś w labie. Po prostu Zacha, ty się kłócisz z Nawcią, Nawcia się kłóci z tobą, wpadki w ogóle nie braliśmy pod uwagę i ja wiem, że jesteśmy czyści. No okay. Tak, to Zacha albo wpadka. Nawcia nie, właśnie o to chodzi, że Nawcia z Zachą się kłócą i w tym trzeba wywalić trzecią osobę, która w ogóle nie... Niekoniecznie, niekoniecznie, Amy. Ponieważ ja jestem wręcz przekonany co do tego, że Nawcia ma jakąś dziwną, debilną no rolę. No dobra, ale dalej jest Zacha. Przynajmniej, glitch i impostor. Nawcia nie czuł się obrażony na tym, że oni nie potrafią się domyślić najprostszych rzeczy, a ty dałaś radę. Ale na podstawie argumentu z dupą, nie? Jakby w sensie... Nie no, Władka powiedziałaś tak, zabiłam Mandzio, no to przepraszam, no mówisz wprost, że mnie zadźgałaś tak, i... Nie, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że tylko i wyłącznie można przecież się tepnąć z wentem spod laba, do laba oraz do admina. No tak. Nawcia, powiedz mi o co chodzi, labie... że masz problem z tym, że mam podejrzenia co do ciebie, gdy stoisz nad ciałem przez 5 sekund.
No nie, ale po prostu ci... Nie, nie mam problemu okay, z tym, tylko po prostu ci wytłumaczyłam, nie? Ale jakby... No i mnie to mimo wszystko raz... nie przekonuje co... i w ogóle nie będzie przekonywać. Mąkę, mąkę. No, rozumiem, jak coś, to zobaczcie ja klipa a propos diabeła, jak tam ładnie zginął. Nie mam co innego powiedzieć, co nie? Był w ogóle jakimś diabłem. To jest ja problem. Byłem nie, bo diabeł ginie jako pierwszy cały czas, za każdym razem. Ja go zabiłem, a potem Bloody chyba w następnym ułamku sekundy zabił. I od razu grafa. Ile razy jeszcze zabijesz w tym samym miejscu? Ty będziesz podkładał, to nie iść te miejsca. Pójdę. Kurde, znowu elegancka kasa. W sumie... Ja nie wiem, czy byśmy to samo nie zrobili, co ostatnio zrobiliśmy. Tylko byśmy zaczekali, jak się zmienimy. Nikogo tu nie ma. LOL. WG czemu tu nikogo nie ma? Dzięki Wpadka. Ani ja, ani go też nie. No to dzięki Wpadka za info. Czy jesteś jak coś. Psycha mi siadła i go kliknęła, bo wstajesz od początku rundy. Przepraszam. Ale źle napisałem. Wstaliście od początku rundy nad Wpadka tym przyciskiem Wpadka. Tak, tak, tak. Wstaliśmy. Wpadka Major. Bardzo możliwe. Nie wiadomo. Nie wiadomo. A Mitrixiu News jest. Hej Mitrixiu. Właśnie Mitrix, czemu się z nikim nie przywitałeś? O co chodzi? Właśnie Mitrixiu. Mitrix, czemu się ze wszystkimi nie przywitałeś? Mitrix ma wyciszony mikrofon. No nie, Mitrix nas nie lubi. Nie lubi nas. Przywitałaś. No, przyszedł tutaj... Nie no, już się uznaje za mężczyznę, więc... Mitrix ma dzisiaj chill day. Nie, on dzisiaj gra bez mikrofonu może. Aha. Autograf, jesteś? Sebo, dawaj autograf. Ja jestem, przepraszam, oglądałem klip ten dla Diego. Dobra, lecimy. A ja dałem na grafa. Wpadka tam idzie zawsze. Właśnie, wiecie co, o to chodzi? Nie, no tak myślę, że to za wolno będzie szło. Lepiej też zabijać, żeby był zamęt. Bo na końcu się odpalać, kiedy impostorzy mogą mnie zabić przez przypadek. A tak to jest rozpiździec. Teraz pewnie zabiją kamuflażerza. Na kamuflażerze, zaraz się odpalimy, ale fle światła zgasły. Musiałby kto tutaj wejść, a chyba te drzwi są zamknięte, więc tu nikogo znowu nie będzie. Wyjdźmy stąd. Proszę Wpadka o info. Znowu? Gdzie nikogo cześć, nie ma? Gdzie oni są? Zabił i Nawca się poświęciła dla mnie i mnie podniosła. Więc tak, na... Na światłach zabić o baby. Dobry pomysł w sumie. No, to było bardzo dobre wololo. Wiedziałem, żeby przeczekać z tym reportem. Dzięki Wpadka za info. Ja tylko chciałem tutaj powiedzieć Glitchowi oraz ewentualnemu impostorowi, że Wpadka jest niczym. I trzeba ją zabić jak najszybciej, ponieważ ona jest niczym, o, to jest moja informacja. Jestem snitchem, a skąd wiesz? No właśnie, skąd w sumie to wiesz, Mandziu? Skąd masz czy jesteś informację? 60, jeżeli kapujesz na 60? No. Ale nie, ale skąd? 120. Ja nie jestem snitchem. Już googluję kodeks karny artykuł 120. Dziękuję za albo Mitrix, jedno z nich jest niczym i trzeba ich ale zabić. Ale Mandziu, skąd wiesz, że jest niczym? Z takiego powodu, Mandziu, że szałka mi się wyświetla. Wiesz co to jest 120? Chyba, że to jest, że ktoś został ożywiony i teraz mi się tak pokazuje strzałka z tego powodu. A, to dobrze. Ale poczekaj, ale... 60, czyli 120? Nie rozumiem, ale jaką ty jesteś klasą, że ci jest strzałka, bo nie załapałem chyba. Bloody. Obrazkami wytłumaczyć? Obrazkami ci wytłumaczyć? Mandzio, artykuł 120 kodeksu karnego, kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo międzynarodowe. A, że byłeś zdrajcą, Mandziu! Ja tak nie kminiłem, o co chodzi? Dobra, tam jest Zacha. Poczekam, jak mi się cooldown skończy. Tutaj jest dobre miejsce. Dobra. Ej, co jest? Mogę tylko w tą się zmienić? Dziwne to jest. Nie zabiję nikogo w tej nie grze. Wiem, pewnie przy nie zabiję nikogo w tej grze. Czemu mogę się tylko wypierdolcie zmienić? Dziwne to było. A Blady zgłosił.
A kto gdzie był? Co? Ja przecież nie zgłosiłem, Zebo zgłosił. Zebo zgłosił. Co mi ty gdzie byłeś? Ej, dziwne to było. Co jest gdzie było ciało? Nie, nie, ja nie zgłosiłem. Zebo zgłosił, AB. Nie, 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 oszukuj ludzi. Zaha, gdzie byłeś? U mnie Mitrix jest na czarno w ogóle. Przestań obrażać Mitrixa. To, się, Zaha, że, to że się nie odzywa, to nie znaczy, między, że ten... Między storage'em a wejściem do Medway. Okej, Bladdy, gdzie byłeś? Ja przy kamieniu teraz aktualnie. WGZ, gdzie byłeś? Ja dalej pod guzikiem. Graf? Ja w aplaudzie. No to dziwna sprawa, mogę się zmienić tylko w nafcie i znowu killa. Nikogo nie zabiłem. To? Dobrze. To czuję się jak upośledzony w tej rundzie. Naprawdę, jak upośledzony się czuję. Okej, okay, dzięki Zebo za info. Natomiast nie ma takiej możliwości, żebym ja tego killa rąbnął. Ponieważ ja nawet tam nie dobiegłem. Zebo, no jeszcze, nie Zebo jeszcze czemu raz. Ja zagłosowałem? Zebo, gdzie było ciało? W pacach mnie zrobili. Co mam teraz? Zebo, jeszcze raz, gdzie było ciało? No pod rakietą. Pod rakietą. Co jest? Czemu zagłosowałem u mnie, a nie zagłosowałem? Ej, przestań gadać głupotę. No, mnie ty zgłosiłeś. Ja zagłosowałem niby, Mitrix nie żyje. Co jest? Nie wiem, czy dobry pomysł, żeby wyrzucać Zachę jako... Nie wiem, ja głosuję na impostora. Skip. A że ktoś tam nie głosuje? Nie miło. Ej, przecież no, sam na siebie zagłosowałeś. Co? Ej, Jester. Ej, masakra, co się dzieje, co nie? Nie ogarniam życia teraz. Ej, łapiecie, że... I mam ten normalny cooldown 30-sekundowy. Próbuję zrobić cokolwiek i jakieś dziwne akcje się dzieją. Dobra, Ejbi, napraw to. Przeczekam tu. Że niby ten na kamerach czy coś. O, teraz mogę. Kurde, no nie da rady! Chciałbym przede wszystkim żyją. Tak, wszyscy żyją. Przede wszystkim chciałbym pogratulować kamuflażerowi, który jest... No nie da rady nic tu zrobić! Debila. Jakby debila. To powiedzieć, no, niekoniecznie grzeszy inteligencję, ponieważ odpalił kamuflażera, jak jeszcze nawet nie mógł... Jeszcze znowu cooldown zmordowałem. Popoga, oto to. Dobrze. Trzeba było już jej biego rąbnąć, powiem wam. Chciałbym nabić potencjalnemu Majerowi wołty. Może ile u was osób nie żyje? Czy, i kto nie żyje? O trzy, AB. Mandzio, Nawcia i kto jeszcze? Wpadka. A, Wpadka. A, bo AB, tylko ty zostałeś. Tylko ty zostałeś, no, tak u mnie naprawdę. Nie głosuję niby. W ogóle nie wiem, co się dzieje na tym głosowaniu u mnie. Ja jestem VGZ na tym głosowaniu. AB, uspokój się. AB, jesteś pijany. No, ja nie wiem, co się dzieje, nie naprawdę. Ma majora. No, jest masakra po prostu. Kompletnie nic nie zrobiłem podczas trzeciej rundy. Trzecia runda, ja nie zrobiłem nic. Wiecie, o co chodzi? No ja pierdzielę, nawet jakbym chciał. Dobra, poczekam se. Nie wiem, tu se poczekam chyba. Tu se poczekam. Czy coś? Zebo, kto jest przy Zaha sobie? Zaha sypnął przy korytarzu. Dlaczego sam siebie zabiłem? No to ja teraz i przebiegał ktoś, tylko cholera ja nie widziałem kto, bo mało światła było. Ale przebiegał ktoś ja w lewo idąc. Ja cały czas od początku rundy biegam prawo-lewo pod ofisem. A gdzie zginął? No to VGZ ty biegłeś tam i tam padło ciało. Miałem przycisk report, jak się schodzi od korytarza przyciskowego w dół do admina. A ty skąd przybiegłeś w ogóle? Ja zrobiłem pokrętła dwa przy butli z wodą i wróciłem, bo chciałem zobaczyć Vitalsy podczas prądu, no i ty tam biegałeś, ty się tam przyznałeś. No ja tam biegałem cały czas prawo-lewo. No to dlaczego nie skusiłeś ciała? Bo nie miałem zasięgu z tamtego miejsca, w którym biegałem. Ja cały czas tylko prawo-lewo. Biegałeś w tym samym korytarzu. WGZ, zapaliśmy cię na gorącym uczynku. Dawaj WGZ. Ale trolujecie teraz. Nie, ej, WGZ, zostałeś zapalony na gorącym uczynku. Gdybyście byli oboje impo, no to byśmy już przegrali rundę, więc tylko VGZ jest winny według mnie. Trolujecie. Mówię, ja cały czas siedzę pod przyciskiem. Musisz użyć swojej tajemnej mocy wciskania przycisku. Okej. Na VGZ ci kawał.
Jeśli Jester, to GG. Ja jeszcze zgliczę. To wtedy będzie po same GZ, postaw. A nie VGZ. Myślę, 6 sekund jeszcze zostało. Dobra, luz. Witaj, panie Mitrik, znowu się spotykamy! No... Znowu się spotykamy, Mitrik, i co teraz zrobisz? Co zrobisz w tej jakże wyrównanej walce? Co zrobię? Albo wyzywam impostora, albo glitchera za użycie Q na Zebo, albo Zebo niestety był loverem z kimś. To tak, to musisz, to po pierwsze takie rzeczy się zgłasza, po drugie akurat Zebo nie zabijałem, więc luz. I nie zabijałem na Q. Prawda jest taka, że przez 4 pierwsze rundy, czy tam 3, nie Radio, zrobiłem... Radio, daj honorowo zwycięstwo. Co? Nie ma takiej opcji. Jeszcze nigdy nie wygrałem glitchem. Więc niestety Mitrix. Twój koniec nawet na siebie zagłosował, żeby nie robić berka. Szanuję Mitrix, szanuję, prawilniak. Ogólnie... A kto mój za... Ten. Kto zabił Zebo? Nie, ja byłem loversem i mnie zabił. A, lover. Loversi. Mnie zabił Bloody. Nareszcie! Ogólnie jest nareszcie! Całe głosowanie mi się zwaliło i u mnie jakby... Ja byłem VGZ-em, VGZ był mną. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Z tego miejsca naprawdę nie było zasięgu, żeby to reportować, a ja przez wszystkie... Nie, szedłeś tam na dół. A dosłownie wszystkie rundy siedzę pod tym przyciskiem, żeby nie było na mnie i staram się w okolicy tego przycisku walić skillę. A ty tylko właśnie w ogóle śmiesznie, śmiesznie było, bo ja przez 3 rundy nie zrobiłem absolutnie nic jako glitch, nikogo nie zabiłem. Bloody, ja zawsze... tak samo, ale i tak mam 6 miejsce na karcie na czasie w gamingu, pobij mnie. O kurwa. Inżynier, czyli moja ulubiona to klasa. W ogóle inżynierem tak często jestem. Jest to po prostu klasa stworzona dla Bladeusza. Naprawdę. Zauważcie, że inżynier jest to jedna z najczęściej występujących klas. Tutaj Bladeusz. O nie. No do Wenta skakuj, debilu! Wskakuj do Wenta! Nie mogę wskoczyć, bo jest lot. Dobra, muszę go zrobić szybko. Dobra, psiu. Ale byłaby pepega, co nie? Dobra, patrzymy, czy się w specimenie dzieje, bo często jakieś pierwsze mordy są w specimenie. Tak zauważyłem z doświadczenia. Nikt nie wchodzi do specimena. Mandzio, kto cię kochał 10 sekund temu? Zatem tak. Byłem przy Nawci i byłem przy A-Beam. Jeden z nich chciał cię zapierdzielić. Czyli janitor i impostor. Ja nie. No nie waliłem cię, po co miałem cię walić? Jeszcze przechodziła przeze mnie wpadka, ale ona by nie próbowała mnie tak zabić. Może sekundowało mocno tym. Może ten. W ten sposób miałbym zabijać cię, Mandzie, przy Nawci. A gdzie byłeś, Mandzie? Chyba, że to byli oboje impostorzy. Chyba, że to był janitor i impostor i chcieli zakopać ciało Mandzia. Może nie było dowodów. Oboje. No. Nawcia i AB mega słabe. Nawcia, AB jeszcze wpadka, tylko że wpadka biegała od Vitalsów na admina, a AB i Nawcia to tak trochę mniej. Dobra, ja wam udowodnię. To koło najpierw Ejbiego. Dobrze, czekajcie, nie głosujcie ja jeszcze, Nawcia claim. Ej, to może Ejbiego w takim razie. Ja claim, mam teraz claima zrobić? No claimuj rolę. Nie powiem, bo teraz zginę. No, czy jesteś dobra, nie, jestem szeryfem! Ja jestem medykiem. Dobrze, to zabije Ejbiego. Nawcia to zabije Ejbiego. Cicho, bądź, mamy mało czasu, Ejbi claim. Ja mówię medyk, no. Okej, okay, AB jest impostorem, bo ja jestem medykiem, AB'ego. I widzicie, jak kurde. To byśmy wygłosowali AB'ego, a teraz macie... Ja cię kręcę, ale teraz... Ale czemu ty niby klejmujesz medyka? Jak ja jestem medykiem? Z takiego powodu... Nie, no, wy jesteście... Kurde, dlaczego się go pytam 10 sekund, ktoś go przytulał, bo miałem niebieski ekran. Ajajaj. Kurde, no AB cię wrobił, Nawcia. AB cię wrobił na wciolinii. Learn to play, guys, cholera. Ale AB ją wrobił, ja cię kręcę. No, to robiliście głosując, zanim ktoś streamował. Ja jestem medykiem. Niestety. Zniknęła mi tarcza. Jeszcze raz? Zniknęła mi tarcza, AB zabił teraz. AB, jak jest to wyjaśnienie? To nie mógł jestem być AB. Jestem medykiem. Dlaczego, Zebo? AB dał mi tego, shielda. Oj, kłamie.
Zebo, ale ja dostałem shielda na samym w pierwszej rundzie. No tak, tak, no tak. No z grafem ale... kłamali, możliwe, że dostał dwa shielda. No bo okazuje się, że z trzech medyków. No nie, ale ja miałem takie zielone dookoła. Okej, okay, to jest może zostałeś zębo, bardzo niestety mocno przytulony. Albo jeszcze z Jesterem. Więc tak, ciało zostało zgłoszone tylko i wyłącznie z tego powodu, ponieważ ja dobiegałem do AB'ego i była tam jeszcze druga osoba, która możliwe, że Jesteruje, albo jest jakimś glitchem, nie wiem, nie rozumiem tej sytuacji, albo był drugim imposter obok. Mandzio z Grafem trollowali, kurde. No, ja ej, wiesz co, możliwe jest to, że zostałeś zgliczowany po prostu, Zebo, wiesz? A. Że mhm, tak. Bo jeżeli miałeś zielone, to oznacza, że zostałeś zgliczowany, jeżeli się nie mylę, nie wiem, bo zostałem zgliczowany raz. A dobra, no to czyli AB? Nie, tak. No, Mandzio troluje, kurde, z Grafem. A, to Mandzio, kurde. Niestety, AB, ale złapaliśmy cię na gorącym uczynku, Abeson. Chociaż może być Exa w Mandzio tak naprawdę i specjalnie chciał wyrzucić AB'ego, ale to taki szczegół. A jednak nie miał. Dobrze. To przeskoczyłem do Venta, nie zdążyłem. O kurde, idę to zgłosić. Ale fart. Time Lord uratował potężnego Bladeusza i co teraz, matka? Gdzie teraz jest twój Bóg? Nie mogę. Matka mnie zabiła, a potem skrzesiłem się i ocalałem. Jestem w stanie w to wyjść. Nieprawda! Ja nie. Jeszcze kłamie. Głosowałem na matkę. Kończmy tę rundę, kolejna. To jest Mandzio. Idź tam Jesterem. Niestety, Fraz, nie tym razem wpadka. No, nie pykło. Ale ja cię nie próbowałem zabić, Mandzio. Ale to Nawcia musiała mnie próbować zabić w takim razie. Kim ty była... Nie spojrzałem, kim ty byłaś, Nawcia? Nawcia się wycisz ten... Kurde, jak... nie zadziałało! Nie ma zasługi. Ja byłem inżynierem. Moi drodzy, chciałem powiedzieć, że absolutnie pewnie głosujecie. Jak jest 100 sekund, jeszcze nic nie ustaliliśmy. Jakby od siebie bym oczekiwał takiego poziomu idiotyzmu, ale nie od was. Ale Graf, ty tak powiedziałeś, głosujmy na Nawcie i pewnie wszyscy zagłosowali w tym momencie. To znaczy, ale to no, powinniśmy podyskutować normalnie o tym. Ja przecież AB miał taki gówniany counterclaim, a głosy już padły. Ja dużo bardziej chciałem głosować na AB'ego aniżeli na Nawcie. Ja nie chciałem głosować na Nawcie, bo Nawcia, jak mówiła, to brzmiała przekonywująco ze tym, co mówiła.